Dzień dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym się pochwalić ciekawym nabytkiem, który już parę miesięcy temu wszedł w moje zbiory. Jak wiecie Państwo, jeden z moich dziadków, Bolesław Skrzypczak, był właścicielem apteki, mój tata był doktorem farmacji, zawsze mnie interesuje historia powiedzmy... Firm, które zajmowały się sprzedażą lekarstw. jesteśmy w takiej fajnej sytuacji, że na przykład mamy takie opracowanie wokół leszczyńskich aptek, gdzie właśnie pani, która napisała to dzieło dokładnie opisała historię aptek, które działały na terenie leszta. Jeżeli chodzi o ten przedmiot, o którym chciałem wspomnieć, to to jest książka trucizn. Każda apteka musiała mieć, jakby to powiedzieć, ścisłe zarachowanie, co się dzieje z, y, y, z truciznami, które oczywiście są też składnikami lekarstw jak weźmiemy, otworzymy sobie tą książkę, to po pierwsze zwrócimy uwagę, że została ona sprzedana w firmie, która zajmowała się sprzedażą książek na tylenie Jeleniej Góry. A tutaj mamy wyraźnie napisane, że pan Handke, który prowadził aptekę w Jeleniej Górze, miał książkę. Ta była apteka pod Jeleniem w Jeleniej Górze. Ona się mieściła na ulicy e, kiedyś Hindenburga Strasse. No, e, teraz jest to ulica Dworcowa 17. Jest to jedna z głównych ulic i jest to taki zbiór właśnie. Lu, gdzie są zapisani ludzie, którzy kupowali w aptece e, trucizny. Ten zbiór obejmuje... E, Czas od 1881 roku do 1896 czyli ukazuje nam co się działo w dziale trucizm przez 15 lat w tej aptekce. Muszę powiedzieć, że ta apteka pana Handke to w ogóle jest taka dynastyczna, ponieważ no, już wtedy należała do Handke i jeszcze powiedzmy w dwudziestoleciu międzywojennym należała do rodziny Handke, także bardzo często później była ona nazwana jako jako handkowa apteka. Może, może Pan będzie taki uprzejmy, może uda się pokazać. Tu jest taka pokrywka od maści sprzedawanej przez e, aptekę e, w Jeleniej Górze. Jest tutaj właśnie wszystko, wszystkie dane dotyczące tej apteki są zapisane i taka pokryweczka powiedzmy jest bardzo ciekawa. No i tutaj otworzę Państwu stronę. No i oczywiście tu są zapisane te. Informacje, które są bardzo istotne. Patrząc tutaj od początku, te informacje to jest tak: rok, miesiąc, dzień, numer recepty, nazwisko odbiorcy, skąd on był, gdzie mieszkał, przez kogo zostało odebrane, nazwa trucizny. Ilość trucizny i do czego była ta, ta trucizna użyta. Także naprawdę w przypadku trucizn to zawsze był bardzo, bardzo szczegółowy opis i nie ukrywam, że jest to napisane w języku niemieckim. Niektóre oczywiście wyrazy są po łacinie, ale jest to naprawdę ciekawa, ciekawa informacja i tego typu książki, właśnie te książki trucizn są niezmiernie rzadkie w zbiorach. Przeszukałem internet, w paru muzeach, farmacji się takie książki znajdują, a tutaj mamy wspaniale, bo w zasadzie jest to e, obecny teren polski, koniec XIX wieku i możemy wysnuć wiele wniosków z informacji zawartych w tej książce. Także naprawdę jeszcze raz tutaj pokażę bardzo dumną stronę właśnie e, tej, e, tej książki, e, gdzie są zapisane kto. I kiedy kupował trucizny. Jest to no, oczywiście nie do końca wypełnione, ale w każdym razie te 15 lat się tutaj zmieściło. Nie wiem, czy później również takie książki były, czy było to nawet w jakiejś innej formie zapisywane, ale jest to na pewno bardzo ciekawe. No, to jest temat y, trucizn. No bardzo ciekawo. Mam też taką reklamę. Y, y, Doktor y, Stenzel y, w Lwowie na, w aptece mariackiej y, sprzedawał taki krem, który się nazywał Benignina i ten krem jakby to powiedzieć usuwał piegi, usuwał plamy na skórze. No i jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawe i to jest na przykład taki okres, kiedy widzimy bardzo ładna nowoczesna reklama i proszę zwrócić uwagę z tego samego okresu właśnie taki słoiczek na ten krem doktora Stenzla Benignina. I tu jest tylko napisane doktor Stenzel i Benignina. Ale mam też starszy taki słoiczek, gdzie również jest to pięknie opisane i jeszcze jest napisane, że jest to apteka mariacka we Lwowie. Ten krem był wykonany z jakichś roślinności morskich i tak dalej. Możemy nawet zobaczyć, jaki miał kolor, bo powiedzmy jeszcze resztki tego kremu w tym naczyniu zostały. Jest to też Naprawdę ciekawa. No, zawsze mówię, że te tematy apteczne bardzo mnie interesują. Niedawno udało mi się zdobyć taki piękny tygielek, który jest właśnie do rozdrabniania substancji, które są używane przy leczeniu homeopatycznego, i muszę powiedzieć, że to też bardzo dobrze się wiąże z moimi zbiorami, ponieważ mój dziadek. Prowadząc aptekę pod orłem w Leśnie, był nielicznym farmaceutą, który współpracował z doktorem Osieckim, który był właśnie homeopatą. No nie ukrywajmy, że właśnie lekarze homeopaci nie zawsze byli lubiani przez tradycyjnych, klasycznych lekarzy, i jednocześnie aptekarz, który współpracował z takim lekarzem, również wyróżniał się pośród innych aptekarzy. No na pewno są różne bardzo ciekawe przedmioty związane z apteką. Pokażę jeszcze ostatnie dwa. Proszę zwrócić uwagę, jaki śliczny porcelanowy Porcelanowe zamknięcie od apteki z Bojanowa, czyli bardzo niedaleko. W takich butelkach dawano wodę mineralną, dawano różne płynne substancje, które służyły do leczenia, a ostatnio córka sprawiła mi ogromny prezent dała mi taki piękny, piękne opakowanie. Proszę zwrócić uwagę: pisze proszek żołądkowy, używa się go trzy razy dziennie, a dawkowanie jest na końcu noża. Czasami podajemy coś, mówi się szczypta soli, ale jak jeżeli podamy tą szczyptę na e, końcu noża, no to też jest to jakaś jednostka miary. Także naprawdę świat farmacji jest bardzo ciekawy. Mój, mój dział związany e, powiedzmy ze starą apteką rozrasta się. No, muszę tak. Uff, z przykrością stwierdzi, że stwierdzam, że Wleśnie, które jest miastem sportów, bardzo się wspiera sport, a takie sprawy kulturalne jakby to powiedzieć, odchodzą trochę na boki no na razie nie myślę, gdzie by mogły te moje zbiory być finalnie ulokowane, ale jest mi, jest mi żal, że po prostu małe jest zainteresowanie takimi świadkami przeszłości, chociażby z działu farmaceutycznego. Dziękuję.